Poznaj Citroena C3, C4 Picasso i C5 w limitowanej serii Selection z pakietem Chrome, automatyczną klimatyzacją i radarem cofania w cenie, w którą nikt ci nie uwierzy. Teraz także z 5-letnią gwarancją. Citroën. Creative Technology. Dziś druga część eliminacji powiatowych 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Drodzy Państwo, od wielu lat uczestniczę w realizacji tego konkursu. Jest mi miło poprowadzić go raz jeszcze. Nazywam się Teresa Żelazo i witam wszystkich bardzo serdecznie. W części przedpołudniowej odbyły się przesłuchania w dwóch kategoriach, w kategorii recytacji i w kategorii wywiedzione ze słowa. Teraz w części popołudniowej zaprezentujemy Państwu kategorię poezja śpiewana i kategorię teatr jednego aktora. Anuta Kuczewska, dyrektor Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia Malbork. W Radiu Malbork prezentuje pani Wioleta Jankowiak. Pan Zbigniew Mikołajczyk. Z ramienia organizatora oceniać Państwa prezentację będzie pan Bohdan Paczkowski. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Życzę powodzenia wszystkim tym, którzy biorą udział w dzisiejszym konkursie i już z góry gratuluję wszystkim laureatom i w ogóle wszystkim uczestnikom tego, że rzeczywiście o tę naszą czystość języka polskiego chcą dbać i w tego typu konkursach chcą brać udział i są takimi przedsięwzięciami zainteresowani. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie witam Państwa. Miło mi, że Państwo zechcieli przyjść i posłuchać tych prezentacji, które dzisiaj będą. W tej części wywiedzione ze słowa występowała jedna osoba. Musiałbym założyć... Pani Agata Kujawa, zapraszam. Agata Kujawa, tak. Część młode osoby, żeśmy nagrodzili, tak. Pani Agata Kujawa otrzymuje od nas upominek i oczywiście kwiatek. W części recytacje były dwie kategorie. Jedna dorosła osoby i młodzież szkolna. I w tej części młodzieży szkolnej pani Olga Markiewicz występowała i prosimy panią Olgę, tak? I pani Adriana Kałużyńska. I jury uznało, że pani Olga trochę lepiej dzisiaj mówiła niż pani Adrianna, co nie oznacza, że pani Adrianna mówiła źle. Także mówiła pięknie, natomiast pani Olga była dzisiaj rano w lepszej dyspozycji, nie wiem jak by było teraz. I dwie osoby w kategorii dorosłych, pani Grażyna Frygiel. Pani Helena Biskup. I zapraszamy panią Helenkę. I w tej kategorii jury przyznało dwa pierwsze miejsca. Obu paniom, tak. Ja poproszę panią Helenę Biskup, która zaprezentuje teraz wiersz, za który zdobyła laury w oczach jurorów. Wiersz nosi tytuł Dziad i Baba. Był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje. Ona kaszląca, słaba, on skurczony we dwoje. Mieli chatkę maleńką, taką starą jak oni. Jedno miała okienko i jeden był wchod do niej. Żyli bardzo szczęśliwie i spokojnie, jak w niebie. Czemu ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie.
Tylko smutno im było, że umierać musieli, że się ciemną mogiłą długie życie rozdzieli. I modlili się szczerze, aby Bożym rozkazem, kiedy śmierć ich zabierze, brała oboje razem. Razem? To być nie może. Ktoś choć chwilę wprzód skona. Byle nie Ty, nieboże, byle tylko nie ona. Wprzód umrę, woła baba. Jestem starsza od Ciebie, co chwilę bardziej słaba. Zapłaczesz na pogrzebie. Ja wprzód, moja miła, ja kaszlę bez ustanku i ciemna mnie mogiła przykryje lada ranku. Ja wprzód, ja kochanie, mnie, dość już tego. Dla Ciebie płacz zostanie, a Tobie nie? Dlaczego? I tak dalej, i dalej, jak zaczęli się kłócić, jak się z miejsca porwali, chatkę chcieli porzucić. Gdy wtem puk powoli. Kto tam? Otwórzcie proszę, posłuszna waszej woli, śmierć jestem, zgon przynoszę. Idź, babo, drzwi otworzyć. Ot to idź, ty ja słaba, ja idę się położyć, odpowiedziała baba. Śmierć na słocie stoi i czeka tam nieboga. Idź, otwórz z łaski swojej. Idź ty, moja droga. Baba za piecem kryjówki sobie szuka. Dziad pod ławę się wpycha, a śmierć stoi i puka. I byłaby lat 200 pod drzwiami tam stała, aż znudzona nareszcie kominem wejść musiała. Teraz jest to termin tak powszechny, tak mocno zakorzeniony w potocznym słownictwie, że wprost trudno pojąć, jak sobie radzono, gdy jeszcze nie istniał. Chociaż w gruncie rzeczy nic on właściwie nie znaczy. Źle funkcjonująca rodzina. Co kryje się pod tym pojęciem? Czy ktoś widział rodzinę, która nie ma problemów? Nie wątpię, że moje córki miałyby wiele do powiedzenia. Proszę Państwa, a teraz kolejna kategoria. Kategoria poezja śpiewana. I tu jako pierwsza osoba wystąpi pani Małgorzata Przybyło. Usłyszymy ją w piosence pod tytułem Dni, których nie znamy, gdzie słowa napisał Marek Rechuta, a muzykę Jan Kanty Pawluśkiewicz. Natomiast jeśli chodzi o fragment poezji, będzie to wiersz Boję się Magdaleny Hilla. Małgorzata Hilla, boję się. Płynę w białej łódce twoich ramion przez głęboką ciemność. Rozczesujesz mi włosy palcami, przez okno wchodzą granatowe fale nocy. Tyle było dni, do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Chociaż raz warto umrzeć z miłości. Chociaż raz. A to choćby po to, żeby się później chwalić znajomym, że to bywa, że to jest. Umrzeć. Leżeć w cmentarzu czyjejś szuflady. Obok innych nieboszczyków listów i nieboszczyk pamiątek. I cierpieć. Ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść, i dojść do celu. Kto powiedział kasjer dupa? Kto powiedział kasjer dupa? A na poczcie cicho, pusto, drzemią paczki niewysłane. Pachnie barszem i kapustą, bo gar kuchnia jest przez ścianę. W dali jakiś pan łysawy adresuje list, a bliżej gość wbił w sufit wzrok kaprawy i pocztowy znaczek liże. Brudno, zaduch, muchy, upał. Nikt nie mówi nic, a zły
zwłaszcza nikt nie krzyczy kasjer dupa. O ciało niesforne, młode, bogate, w aluzje przejrzyste o ramion, uroda i bioder i wyet, ceteramy wszystkie. O ciało ty mój upominku na gwiazdkę od Bozi przyjęte. O ciało z cudami upojeń panienki z temperamentem. Drodzy Państwo, i kolejna prezentacja. Pan Andrzej Chlebowski, bardzo proszę na estradę. Oto do dziadka zawsze miałem pretensje, ale on tylko powtarzał i burczał na mnie, nie będzie trzymał tego wynalazku w domu, bo to oko złodzieja czasu. A jak się chciałem dowiedzieć, kim jest ów złodziej czasu, on uśmiechał się do mnie i zaczynał opowiadać i śpiewać jedną ze swych najwspanialszych piosen. Kto do serca czas nasz schowa, niech więc sobie zły zegarmistrz zawinięty w dziwne czary zbiera czas naszego czasu, nie zabiorą nam zegary. Szemrze płynie niczym rzeka, wypłukując wszystko w nas. I ucieka, i ucieka, tyku ty, tyku ty, tyku ty. Prezentacja w wykonaniu Weroniki Czupy, monodram, który powstał na podstawie utworu Konopielka Edwarda Jedlińskiego z własnym doborem muzyki, a przedstawia kilka scen tworzących jeden dzień z życia bohatera. Zapraszam. Moją drogą, co żeś wczoraj robił? Nie mogę sobie przypomnieć. Rano to u mnie chyba Kańcia była. Była u mnie Kańcia, tak, zgadza się. I mówi do mnie, pokazuje na jajka: Kaziuk, a gdzie drugie? Nie wiem, poszukam, mówię jej. Poszedłem ja przed dom i szukam. Poprosimy panią kuratorkę o przeczytanie protokołu i podanie nam decyzji, co żyje i postanowili. Protokół 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Eliminacji Bukietowej w Malbonku, czyli w składzie Zbigniew Mikołajczyk, Violetta Jankowiak, Danuta Kuczewska i Bogdan Baczkowski, po wysłuchaniu czterech prezentacji w kategorii recytacja, postanawia przyznać wyróżnienie Adriannie Kałużyńskiej. Zapraszamy szanowne jury w pełnym składzie. Zapraszamy panią Adriannę. Będą rzucać jajkami, tylko ja mam dostępność. Gratulacje za chwilę się odbędą. Proszę bardzo. Pierwsze miejsce w kategorii młodzieżowej przypadło Oldze Markiewicz. Znano także dwie równorzędne nagrody. Pierwsze miejsce pani Grażynie Frygiel i pani Helenie Blisków. Pani Helena Biskup otrzymuje. Po wysłuchaniu prezentacji w kategorii
przyznać nagrodę Agacie Kujawie. Po wysłuchaniu czterech prezentacji w kategorii poezja śpiewana, czyli postanowiło przyznać nagrodę główną dla Agaty Kujawy. Oraz dwie równorzędne nagrody dla Alicji Kuszowskiej. Brawo. Dla Andrzeja Chlebowskiego. Dla Małgorzaty Przybyło. Po wysłuchaniu prezentacji w kategorii Teatr jednego aktora postanowiono wyróżnić Weronikę Czupę. I to, co też niezwykle istotne, do etapu wojewódzkiego 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Sopocie, który odbędzie się w dniach od 20 do 22 kwietnia, wytypowano panią Grażynę Frygier. W kategorii recytacji dorosłych oraz Olgę Markiewicz w kategorii recytacji młodzieżowej. Z kategorii wywiedzione ze słowa reprezentować Malbor będzie Agata Kujawa. Ponadto w kategorii poezji śpiewanej reprezentować Malbork także będzie pani Agata Kujawa. Mimo przyznanego wyróżnienia jury postanowiło nie delegować na etap wojewódzki pani Weroniki Czupy za teatr jednego aktora. Ale i tak gratuluję. Następują podpisy jurorów. Drodzy Państwo, wszystkim zainteresowanym, którzy zostali zakwalifikowani do eliminacji wojewódzkich, ja Państwa poproszę o pozostanie ze mną jeszcze przez chwilkę. Natomiast wszystkich zapraszam też do zdjęcia. Mam nadzieję, że tutaj w większym świetle lepiej wyjdzie wspólne rodzinne zdjęcie jurorzy i laureaci konkursu. Bardzo proszę na scenę. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Okay. Zapraszam o pozostanie o tym, co ja będę grała. Dzień dobry Państwu. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj w Malborku odbyły się eliminacje powiatowe 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który ma swoje tradycje już bardzo, bardzo długie. Co roku, bo takie są edycje tego konkursu, odbywają się eliminacje w poszczególnych miastach, powiatach, a potem w województwie i ogólnopolskie centralne spotkania recytatorskie. W tym konkursie jest kilka kategorii. Po pierwsze to jest recytatorski, tak? On się rządzi swoimi prawami. Decyduje tylko sposób interpretacji mówienia tekstu wiersza i prozy w kategoriach dorosłych i młodzieży szkolnej. A następnie w kategorii poezja śpiewana, jeszcze w kategorii teatr jednego aktora i kategorii wywiedzione ze słowa. To taki jeszcze nie teatr, ale pozwalający na określony ruch, bo sama recytacja wymaga używania tylko aparatu głosowego. Konkurs powiatowy po zakończeniu, wyłonieniu poszczególnych kategoriach laureatów. Biorą oni udział w konkursie wojewódzkim, a następnie w konkursie centralnym, przy czym poezja śpiewana idzie swoją drogą,
przez Włocławek do Olsztyna. Natomiast recytatorski zawsze jest organizowany w różnych miejscach kraju, centralne spotkania recytatorskie, monodramy, natomiast także co roku w innym miejscu w kraju są organizowane. Przy okazji konkursów wojewódzkich, konkursów centralnych odbywają się także zajęcia warsztatowe z młodzieżą. Czy należy się cieszyć, że ten konkurs jest? Tak, ponieważ on jako jedyny dba bardzo mocno o kulturę słowa, o mówienie, o to, żeby język polski nie umarł całkowicie przy napływie języków obcych i globalizacji, która dzisiaj panuje. Konkurs recytatorski to jest ciężki kawałek chleba. Nie każdy się na to porywa. Oczywiście lepiej śpiewać rap albo jakieś inne pop muzykę. Natomiast konkurs recytatorski mówi o tym, że trzeba przy tym wszystkim mieć misję. To znaczy trzeba wiedzieć, po co się występuje, dlaczego się występuje, co się chce słowami poetów bądź prozaików polskich i zagranicznych powiedzieć. I to tyle. Pamiętam czasy, kiedy w konkursach recytatorskich mała była ta sala Domu Kultury w Malborku i małe były sale niektóre bardzo w dużych miastach wojewódzkich. Był to jedyny konkurs, który zajmował się tą sferą. Na dzisiaj, gdyby patrzeć na to, że nie jest to taki medialny konkurs, nie potrzeba do tego wielkiej telewizji, nie potrzeba do tego środków masowego przekazu, to tylko tyle, że powoduje on spotkanie ludzi z ludźmi i to jest chyba najpiękniejsze, bo ci ludzie młodzi, którzy przychodzą, a i nie tylko, bo i starsi, zachęcam zresztą wszystkich ludzi, którzy mają wiek powyżej 30, powyżej 40, powyżej 50, a i wiem, że w tym roku wystąpi jedna 90 z powiatu nowodworskiego. I gratuluję jej oczywiście tego występu i gratuluję wszystkim, którzy w tym roku występowali w Malborku i którzy pojadą reprezentować powiat malborski dalej do Sopotu.